Kierowca autobusu miejskiego w jednej z zabrzańskich dzielnic staranował szlaban kolejowy. Rogatki już opadły, kiedy autobus z dużą prędkością wjechał na przejazd. Potem kierowca, jakby nigdy nic, pojechał dalej. O tej informacji po pewnym czasie zostali poinformowani już policjanci, którzy wykonując ustalenia dotarli do tego kierowcy. Ten kierowca został zatrzymany. W trakcie czynności oczywiście sprawdzono jego stan trzeźwości. Tutaj badanie alkomatem nie wykazało, żeby był nietrzeźwy. Uwagę policjantów przykuło jednak dziwne zachowanie kierowcy, więc wykonali oni dodatkowe badanie narkotesterem. Wynik pokazał, że 59-latek prowadzący autobus komunikacji miejskiej mógł palić marihuanę. To jednak dokładnie potwierdzą zlecone badania toksykologiczne. Na dokładne wyjaśnienie sprawy liczy też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Kierowca, który najprawdopodobniej wyjechał w trasę pod wpływem narkotyków, jest zatrudniony u jednego z przewoźników współpracujących z ZTM. Zażądaliśmy pilnych wyjaśnień od przewoźnika, który obsługuje tą linię i który zatrudnia tego kierowcę. Zażądaliśmy tych wyjaśnień zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że takie zdarzenie miało miejsce i oczekujemy, że przewoźnik przekaże nam informacje między innymi opisujące to, jak w przyszłości chce przeciwdziałać temu, aby takie sytuacje nie wystąpiły. Na razie nie wiadomo, czy w trakcie incydentu, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Zabrzu przy ulicy Ziemiańskiej, w autobusie znajdowali się pasażerowie. Wszyscy świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zabrzu.